Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem, a w dzisiejszym odcinku przygotujemy curry z ciecierzycą na musie kokosowym. Ostatnio napisała do mnie Ania na Instagramie, że robi rewelacyjne curry z naszego musu kokosowego. Poprosiłem o przepis i dzisiaj go właśnie przygotujemy razem. Bazą jest cebulka, którą podsmażymy z czosnkiem, do tego dodamy ciecierzycy, musu kokosowego, przyprawy, troszeczkę pomidorków, a to wszystko podamy wraz z ryżem jaśminowym. Zaczynamy! Okej, patelnia nam się grzeje powoli, nagrzeję troszeczkę oleju kokosowego. I podsmażymy sobie na nim cebulkę. Przypomnę, jest to formuła Tego jeszcze nie jadłem, przygotowuję przepisy, których wcześniej nie robiłem, także macie okazję zobaczyć, jak to powstaje, gdy się robi po raz pierwszy, i to udowodni, że gotowanie to nic trudnego, każdy może eksperymentować w kuchni i do tego mocno was zachęcam. Olej mam już nagrzany, dodam cebulki. Podobno tajemnicą curry jest to, że jego przygotowanie musi chwileczkę trwać, żeby ten smak troszeczkę tak przeszedł. Jest potrzebne około 10 minut podsmażania cebulki na dość niskiej temperaturze, żeby nam się nie spaliła, wtedy nam się cebulka skrystalizuje i będzie taka, jaka być powinna. Także zostawiam ją na chwilkę, zajmę się ryżem w międzyczasie i wrócimy do cebulki za parę minut. Tutaj wam podlinkuję, jak ugotować ryż bez torebki. Nagrałem taki poradnik, filmik będzie tutaj. Pukamy ryż i w proporcji 2 do 1 zalewamy go wodą. I ugotuję go z połową łyżeczki cynamonu i z połową łyżeczki kurkumy. Powstanie nam taki czerwony, pomarańczowy ryż. Z jednej strony będzie troszeczkę ostry od kurkumy, a z drugiej strony od cynamonu delikatnie słodki. Cebulka nam się delikatnie krystalizuje, w międzyczasie przygotujemy mleczko kokosowe z naszego musu kokosowego. Jeżeli byście zastanawiali się, gdzie go dostać, znajdziecie go w każdym Rossmanie, w największych sklepach Carrefour, w naszym sklepie w Krakowie oraz online na ekogram.pl. Wystarczy, że zblendujecie sobie dwie takie łyżki musu, dodam do tego troszeczkę wody. I mleczko kokosowe. Zawsze może się użyć tyle, ile dokładnie potrzebujecie. Także mleczko kokosowe do curry mamy gotowe. A ja wracam zobaczyć, jaka nasza cebulka. Dodam czosnek. Tutaj są 3 ząbki. I bazę, czyli przyprawę. Tutaj mamy naszą mieszankę do curry. Dodam jedną łyżkę stołową albo 3 łyżeczki takie do herbaty. I mój ulubiony kumin jeszcze. Jedną łyżeczkę. Pół łyżeczki nawet. Ok. Wymieszamy. Zostawimy to jeszcze na minutkę, już nam się robi taka fajna, złota mikstura. Za chwileczkę dodam do tego ciecierzycy i zalejemy naszym domowym mleczkiem kokosowym. Ciecierzycę mam odstydzoną. Najlepiej że oczywiście użyć zrobionej przez siebie w domu, jednak z racji oszczędności czasu ja użyłem takiej ze słoiczka, ale pięknie pachnie. Chyba wszyscy sąsiedzi będą wiedzieć, że robimy curry, bo pachnie przepięknie. I teraz porcjami będę dodawać nasze mleczko kokosowe. I zostawimy to na parę minut, aż nam delikatnie nasze curry zgęstnieje. W ogóle w mojej ocenie curry jest zawsze najlepsze na drugi dzień, ale jestem na tyle głodny,
Dzisiaj nic do śniadania nie jadłem, także bardzo chętnie zaraz spróbuję. 5 minut gotowania kary za nami, spróbujemy jak tam smakuje. Ok, na pewno trzeba dosolić. I ostatni składnik, pomidorki, taka łyżka stołowa bym powiedział. I zostawiamy na kolejne 5 minut. Po 20 minutach kary nam fajnie zgęstniało, jest już fajne, aromatyczne. Ryż też jest gotowy. Oczywiście pamiętajcie, że to jest wersja nieostra. Nie dodawałem tutaj chili, bo Justynka nie lubi ostrych potraw. Także jeżeli chcecie spróbować to na ostro, takie prawdziwe curry tak naprawdę, powinno być troszkę ostre, dodajcie jeszcze chili. Wyszły nam idealnie 2 porcje, 20 minut gotowania, z czego większość nie wymaga czasu. Znaczy nie wymaga poświęcania uwagi, można je śmiało zostawić, chodzi tylko o to, żeby to tak się fajnie przegryzło. I w pół godzinki można sobie ugotować fajny obiad. Ok, zaraz testuję. Czas na test smaku, dodam sobie troszeczkę pieprzu jeszcze. Jeżeli filmik Wam się podobał, chcecie więcej takich materiałów, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich filmików, a Wam się będą w proponowanych pojawiać kolejne nasze materiały. Także zachęcam do zostawienia łapki w górę i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Wtedy będziecie na bieżąco. Zobaczymy, co nam wyszło. Pamiętajcie, że to jest moje pierwsze curry w życiu. Jak widać, przygotowanie wcale nie było takie trudne. Kurczę, jak na półgodzinny obiad, naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Podejrzewam, że jutro będzie jeszcze smaczniejsze, jeżeli zostanie tak na noc. Ciecierzyca do środka wejdzie, ten smak curry. Curry jest bardzo dobre, polecam, sprawdzajcie przepis. Dzięki Ania za przesłanie namiarów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!